Hej, 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 witam wszystkich bardzo gorąco, ja jestem Bonkol, a to jest kolejny odcinek z My Summer Car, już ponad 40 materiałów na moim kanale. W ostatnim odcinku wam się spodobało, że pokazywałem wam nowe rzeczy, bo faktycznie ja też po raz pierwszy widziałem ten domek, tam jeszcze dużo rzeczy było oczywiście dodanych i, moi drodzy, okazało się, że wy gracie też w tą grę i oglądacie, moi drodzy, moje materiały, ale też wy pogrywacie sobie w swoim domu i okazało się, że bardzo fajne rzeczy mi podsyłacie i dzisiaj, moi drodzy, zobaczymy, słuchajcie, czy ten komentarz od polskiego kamienia jest prawdziwy. Poleca nam uderzyć kolesia, który driftuje pod sklepem, czyli Sebiksa, pamiętaj, to jest Sebiks. Nic nie spoilerował, bla bla bla, nie będzie spoilerował, najlepiej na odcinku zrób to bez sprawdzania. Przysięgam, nie sprawdzałem, nie uderzałem go bezpośrednio, zobaczymy. Jedyne co, to uderzałem samochodem w niego, ale ty mi chyba każesz uderzyć z ręki. Plus jeszcze jak sikasz, to wolno leci, przytrzymaj klawisz sikania, to wtedy robisz ciśnienie. To jest ciekawe, tego nie sprawdzałem. I w ustawieniach możesz ustawić bieganie jak coś. Jeżeli chodzi o bieganie, no to ja mam na shifcie. Innych ustawień tutaj generalnie nie widzę, bo nie ma autobiegania z tego co widzę, chyba że jestem ślepy. Chyba autobiegania nie ma. Natomiast no jest ustawione, tylko że na shifcie trzeba biegać, tak? Dobra, moi drodzy, lecimy. I żeby sprawdzić, bo jest noc, to chyba Sebiksa nie będzie w nocy. To zobaczymy teraz tak, jeszcze nakazał ktoś nam sikać do sauny. No spoko. Tylko musimy, słuchajcie, zapalić lampkę, żeby był klimacik. Proszę bardzo, lampka będzie się świecić. I teraz tak, bierzemy, słuchajcie, zrobimy mega ciśnienie. Proszę bardzo. Teraz zrobimy tak, wchodzimy do sauny, musimy się oczyścić. I jak widzicie tutaj w lewym górnym rogu, musimy się wysikać, więc klikamy. No i jakieś tam ciśnienie jest. Kazali nam nasikać do sauny, ale... Aha, bo nie ma ognia. No dobra, a teraz przytrzymamy P. Nie, jeszcze się nic nie dzieje. Czekajcie, jak będzie słabe ciśnienie. O, o, o! I P. I dosikamy. I jeszcze. No i widzicie, to jest tak jak w prawdziwym życiu. Czasami trzeba się naprawdę przyłożyć do takich bardzo, bardzo prostych rzeczy. Ale teraz musimy sobie napalić, słuchajcie, w piecu, bo nie będziemy nam sauna chyba działać. Bądź nie będziemy mogli po prostu używać jej w ten sposób, jaki chcemy. Chociażby nawet z sikaniem. Proszę bardzo, pyk, pyk. Bierzemy, next. Dobra, mi się wydaje, że to wystarczy. I teraz będziemy troszkę oszukiwać, bo będziemy, słuchajcie, szli na skróty, ale cóż mi to... Moi drodzy, tutaj mam nadzieję, że nie dostanę znowu bana. Ostatnio mi ktoś postraszył, że zreportują ten film, bo będzie ban. Oczywiście to był żart. Ale różnie bywa, słuchajcie. Już nie taki jeden cwaniak był, co zreportował filmy. No, bo mu się wydawało, że jakiś film nie jest zgodny. Słuchajcie, powiedzmy z YouTube'em. No i cóż. I musiał gościu usuwać film z YouTube'a, ale to tam. To może kiedyś poopowiadam więcej. Słuchajcie, teraz sobie nałożymy tutaj troszkę tego więcej. Proszę bardzo. Aha, jeszcze musimy podpalić. Pyk. Podpalamy. No i teraz co? Jakbym chciał się znowu napić, to weźmiemy znowu piwko. Ogień jest. Czekajcie, musimy na ogień trochę polać. To jeszcze weźmiemy jedno piwko. Musimy się przespać generalnie, bo jesteśmy w tym domku eleganckim. No i co? I teraz nam nic nie pozostaje, jak tylko posikać. Ale chyba nie da się. Chyba sikanie nie działa na tym piecyk, wiecie? Tak mi się coś wydaje. Albo nie są jeszcze rozżarzone odpowiednio. No dobra, ale jesteśmy tutaj, słuchajcie, nam dirtness nie spada. Niestety nam nie spada dirtness, to musimy tutaj wiaderko ogarnąć. I za chwileczkę jedziemy do Sebiksów, także... Czy to jest prawda, że Sebiks może mnie pobić? To jest mój domek. A, mówiliście, słuchajcie, że to ma być wyspa Bonkola, Bonkol Island... Wyspa Żuli i Patoli. No nie wiem. Słuchajcie, no można różnie nazwać tą wyspę. Ale słuchajcie, ja wam tutaj teraz tak powiem. Tutaj wiaderko oczywiście, magiczna woda, która wcale tutaj nie chce wylecieć. Okej. I zamkniemy tutaj, bo nie wiem jak, czy to ma wpływ faktycznie na te rzeczy niektóre. Musimy wziąć tak, chochle, chochla, chochla, hopla, and... A, no tutaj to działa. To jest elegancka sprawa, proszę bardzo. Tylko coś dirtness na mnie spada. Chyba, że tak troszeczkę tylko. O, spada dirtness, ale musimy chyba być na tych deskach, wiecie? Musimy chyba tutaj siedzieć. To wtedy dirtness nam będzie na bieżąco spadać. Okej. Wow, jaka para. Słuchajcie, weźmiemy teraz lampkę. Musimy iść się przespać, bo musimy rano jechać do Sebiksów i musimy tych Sebiksów wyjaśnić. A raczej nie będziemy jechać. Będziemy po prostu płynąć, bo mamy naszą motorówkę.
No kurde. Ty powiem szczerze, naprawdę, nie sprawdzałem tego ani na live'ach, ani poza. Nie wiem, co on może mi zrobić, bo tam osoby pisały, żebym po prostu poszedł, bo będzie fajnie, będzie śmiesznie. No zobaczymy, czy co. Czy ten Sebix mi odda, mnie przejedzie. Nie mam pojęcia. Aha, idziemy spać, pyk. Dobra, kładziemy się w domku. Wypiłem kilka piw, więc nie wiadomo, może będę miał kaca rano. Oby tego kaca zbyt mocnego nie było. O, chyba się trzęsę, ale teraz się trzęsę dlaczego? Bo mi jest zimno? Czy trzęsę się, bo mam kaca. Nie wiem, która jest godzina i nie mogę już spać dalej, ale słuchajcie, zrobimy jeszcze takiego save'a sobie. Właśnie po to trzeba tutaj save'ować czasami grę, aby przyspieszać czas. Chyba save przenosi o godzinę bądź dwie do przodu, a spanie chyba o 4. I musiałbym to znowu sprawdzić z zegarkiem. Jedyny zegarek to jest w kuchni i zegarek... no chyba, że jeszcze gdzieś w sklepie tam. Ale wiem, że zegarek jest w kuchni i zegarek jest także ten, który można wmontować do samochodu. Ale niestety, o właśnie, widzicie? Mamy już dzień. Także jedziemy do miasta. Motoróweczka nasza. Tylko żeby nasza motorówka działała, to musimy ją troszkę popchać. Słuchajcie. Okej. Pyk, pyk. A i przypominam, słuchajcie, jest taka sprawa, jak lubicie tutaj materiały moje na YouTubie, to fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali, ale też pamiętajcie o tym takim cholernym dzwoneczku, bo tam strasznie dużo YouTuberów już wam mówiło, ale to naprawdę działa. Przy przycisku subskrybuj, zarówno na komórce, tablecie i normalnie tutaj, jak przeglądacie na kompie, to jest taki dzwoneczek. Jak klikniecie w niego, to tam musicie zaznaczyć, że chcecie otrzymywać powiadomienia z tego kanału. To jest bardzo ważne, bo YouTube ogranicza na tyle zasięg, że mi motorówka uciekła. Fuck. Że jak ja wrzucam film, to mimo że macie suba, to wyświetla się powiedzmy połowie tylko moich widzów. No i to tak słabo. Dobra. Płynie motorówka. Czekajcie, musimy na wsteczny bieg. Dobra. No co jest? Ziomek. RK. Dobra, płyniemy do tyłu. Bo z tej mielizny musimy wypłynąć. Dobra, jedziemy teraz. Pyk. Jedyneczka. Dwójeczki coś nie mogę wrzucić. Dobra. No to bye bye moja wyspo. Pa pa. Fajna ta wysepka. No. Także jak ktoś, moi drodzy, z was gra w My Summer Car i zna jakieś takie fajne... fajne jakieś takie glitche, jakieś easter eggi, generalnie ciekawostki, to śmiało możecie pisać to w komentarzach, to jest bardzo ważne, bo ja też w jakiś sposób nagrywałem na początku samemu, poznawałem tą grę, to były takie moje pierwsze wrażenia, to też jest bardzo fajne, mam nadzieję, a nie takie już, powiedzmy, przygotowane materiały, bo wtedy mógłbym po prostu nagrać sobie coś po przygotowaniu, na przykład sprawdzam, jak się samochód składa i później wam to pokazuję. Pokazując na przykład, że o, jaki ja jestem mądry, tak? Bo powiedziałem, że tutaj jest śrubka, wiedziałem, że pierw to trzeba, a później tamto zrobić. No ale w przypadku, gdy ja na przykład odpalam coś pierwszy raz, to te pierwsze wrażenia zawsze są jakieś ciekawsze. Wy też to doświadczacie i wiele razy oczywiście wiąże się to z takim dłuższym materiałem, bo często mi coś nie wychodzi. Ale myślę, że to ma swój urok. Nie potrafię się dzisiaj wygadać, bo jest już późno, a postanowiłem jeszcze dzisiaj właśnie ten odcinek wrzucić. Także jak ktoś to ogląda dzisiaj w piątek wieczorem, to dajcie łapkę w górę. A jak oglądacie to w inny dzień, to też dajcie łapkę w górę. No, słuchajcie, teraz lecimy. Okej, tutaj jest teraz samochód nasz. Niestety my go nie mamy z zegarkiem. My ten zegarek zostawiliśmy chyba u siebie w sypialni, tak mi się wydaje. Dobra, będzie strasznie głośno było, ale mam nadzieję, że teraz już będzie troszkę ciszej. Dobra, dopłyniemy. Dobra, wyłączyliśmy go. No i cóż nam pozostało, słuchajcie, jedziemy teraz pod Sebixa. Jestem ciekaw, czy faktycznie coś takiego się tutaj wydarzy. No ale co, czekajcie, czy może mnie zabić? Czy może po prostu mnie uderzy i nie wiem co? Albo mi pieniądze ukradnie? Możecie się teraz zastanawiać. Oczywiście, jeżeli ktoś wie, co się stanie, to już nie będzie niespodzianka, ale dla mnie, czyli osoby, która nie ma zielonego pojęcia, no to są domysły tylko. Dobra, drift, słuchajcie, po boisku. Driftujemy po boisku, YOLO. Słuchajcie, u mnie kiedyś
takie boisko było szkoły średniej w moim mieście i wyglądało prawie tak samo, czyli zawsze były bramki, ale nigdy siatki nie było, bo wiadomo, ktoś ukradnie i tak dalej. Więc zakładano tylko na jakieś takie mistrzostwa, powiedzmy, szkolne. No wtedy ta bramka tak była elegancka, była wyciągana przez WF-istę, ale było tak, że była taki, jak to się mówi, bieżnia była, ale była ze żwirem wysypana, czyli nic takiego, to jest chyba taka mączka, tak? Tak zwana mączka, fajna do biegania. Ja często jak grałem kiedyś w tenisa, to taką mączkę oczywiście miałem często na swoich ubraniach, bo ona bardzo brudzi ubrania. No i wtedy wieczorami, czasami jak graliśmy w piłkę, to przyjeżdżał powiedzmy jakiś wariat, nie wiem czy oni trzeźwi byli, ale często tak było jak w zimę na przykład. Po tej zażwirowanej bieżni po prostu jeździł tak wokół i driftował. Pamiętam to do dziś. No, i tak sobie driftowali. Oczywiście to było bardzo niebezpieczne. Tam można było podjechać pod to boisko, bo ten teren nie był zamknięty. W tym momencie to już to boisko jest mega zarośnięte i no już to tak nikt tam się nie bawi. Okej, jedziemy. Słuchajcie, jedziemy tutaj. Gdzie jest krzyż? Ty, czekajcie, a co to jest za fabryka? Myśmy kiedyś koło tej fabryki przejeżdżali w ogóle? A nie, to przecież jest tutaj, ten. No jasne. Dobra, uwaga, robimy teścik. Ten materiał dzisiaj, moi drodzy, boję się, że może się zakończyć dosyć dziwnie. Bo... Okej. Okay. Dobra, i to jest, słuchajcie, Sebix, hej, tak? No bo patrzcie, jak... on do nas coś mówi brzydkie, jak my... Pokazałem mu fakosa teraz, zobaczcie. On mówi cały czas do mnie. No i co teraz? Ja powinienem go uderzyć, tak? On powiedział, że mi zaraz, kurde, walnie w twarz. O kurde. Sebix mnie pobił. Ty faktycznie? Sebix mnie... Gdzie ja się? Jestem w szpitalu? Ty, jestem w domu u siebie. Ja pierdziele, Sebix mnie pobił i ja jestem teraz u siebie w domu. Dobra, no brałem to pod uwagę, że faktycznie może się odwinąć, ale żeby w domu się obudzić, to myślałem bardziej, że to się wydarzy, nie wiem, na zasadzie stracę 2 godziny i się obudzę, a Sebixa nie będzie. I co ja mam teraz zrobić? Kurna chata. Ej ty, a jeszcze jest bus. Jeszcze jest bus do sprawdzenia. Może w następnym materiale to zrobię. Patrzcie, jak mój garaż wygląda. Czy oni tą lampę tutaj zrobili taką inną? Ona taka była. Czekajcie, bo mi ktoś coś powiedział. A, jeszcze ja chciałem tą kanapę ogarnąć. Dobra, ty, samochodu nie mamy tutaj w ogóle. I my musimy ogarnąć. Dobra. No niestety, w tym momencie... w tym momencie nie damy rady, bo my mamy tutaj pracę do wykonania. Ale my musimy w końcu nasze samochody od mechanika odebrać. Także to jest masakra i ja teraz tutaj w tym momencie już co ja mam zrobić, jak motorówka jest gdzie indziej, samochodu chyba tutaj żadnego nie ma, to ja muszę wczytać save'a, tak mi się wydaje. No i przypominam, bo też dużo osób się pytało, chyba tutaj nie mamy tego, tak mi się wydaje, traktorek został gdzie indziej. Dobra, więc słuchajcie, dużo osób się pytało, co zrobić, gdy zginęliście i nie chcecie, aby wam gra zapisała aktualny stan, czyli powiedzmy po śmierci. Bardzo proste, w tym momencie możecie zrobić Alt F4. W tym momencie, kiedy giniecie, robicie Alt F4, ale jeżeli no, nie giniecie, ale chcecie wczytać save'a, robicie Quit Without Saving, klikacie Yes, no i lecimy. Także tego i zobaczymy, słuchajcie, czy... gdzie ja zasejwowałem? O fuck, przecież ja zasejwowałem na tym. Oh shit, a czy ja mógłbym dopłynąć do mechanika... na motorówce? No chyba nie. No chyba nie mógłbym. Ale dobra, no to weźmy tą motorówkę. Słuchajcie, teraz zrobimy coś takiego. Hopla. Zobaczymy, czy będzie autobus w mieście, dobra? Zobaczymy, czy będzie autobus. Już przecież odpaliłem, co ja robię jeszcze dalej. Dobra, enter mode. Wycofajmy. A, to jest 2, to ja muszę zmienić. Okej. Zapomniałem zasejwować. Muszę w mieście zasejwować sobie, wiecie? Chciałem powiedzieć, to mi przypomnijcie, ale to będzie już po ptakach, jak to się mówi. Dobra, to wiemy już, że nie warto bić Sebixa, bo Sebix nas może po prostu znokautować. Ale on to sobie zrobił, zobaczcie, tak z zimną krwią, to raz, z zimnym łokciem to zrobił i lewą ręką. Prawą trzymał kierownicy, grubo. W ogóle się, nawet mu brewka nie dygła.
ładna pogoda. Wstaje chyba dzień, tak mi się wydaje. Tak zauważyłem, jakby dodali efekty pogodowe, to znaczy, czy poruszają się faktycznie te chmury? Miałem wrażenie, że w poprzednich wersjach nie było czegoś takiego. Tak mi się wydaje, że się poruszają, ale efekty z burzą są bardzo ładne, bo faktycznie nie dość, że deszcz pada, no chociaż kiedyś też padał, pioruny są zauważalne dosyć mocno, poprzednio tego nie było tak widać. No i co jeszcze bardzo fajne, są bardzo fajne dźwięki. Czuć, że ta burza faktycznie idzie, cała mapa jest taka przyciemniona, jest klimat taki burzowy. Ja pamiętam, jak byłem mniejszy, to strasznie się bałem burzy. Obecnie to jestem zafascynowany właśnie tym rozładowaniem, które następuje tam w powietrzu. I miałem kiedyś taki pomysł, żeby fotografować burzę, wiecie. Nawet nie wiem, chyba są jakieś specjalne takie aplikacje do telefonów, czy jakieś specjalne takie tryby aparatów, gdzie wychwytuje, kiedy oczywiście piorun uderza w coś, tak? Znaczy, może niekoniecznie uderza, ale kiedy faktycznie jest to błyśnięcie. No, kiedyś chciałem albo jakieś filmiki takie robić. Też oglądałem, słuchajcie, Łowcy Burz, nie wiem, czy oglądaliście. To chyba na Discovery leciało, oni wjeżdżali, czy Łowcy Tornad, o, to się nazywało Łowcy Tornad. Wjeżdżali takim wielkim, ciężkim wozem, wyglądał choćby czołg, wjeżdżali do środka tornada i tak to wyglądało. Dobra, moi drodzy, to odpalamy i szukamy teraz busa, co? Szukamy busa, mam nadzieję, że znajdziemy, a jak go teraz nie znajdziemy, bo nie wiem, o której on przyjeżdża po prostu, i tłumik musimy znaleźć, bo tłumik niestety straciliśmy, to w następnym razem już musimy to ogarnąć. Dobra, bez tłumika będziemy jeździć. Tu musimy podjechać pod sklep. Dobra, Sebix już jest. Okej, okay. O, jest bus. Nice. Dobra, wyłącz. Słuchajcie, idziemy. Czekaj, panie, stój pan. Dzień dobry, poproszę bilet. Nikogo tu nie ma. No to grubo. To ja już mogę usiąść, tak? A gdzie sobie siadamy? Z tyłu zawsze, jak na wycieczkach szkolnych? Może z tyłu? Nie, gdzieś tutaj koło okna. Albo zobaczymy, bo może będziemy jechać szybko, to mi się podoba, czy będzie. Dobra, usiądziemy tutaj. Dobra, albo jeszcze tutaj usiądę. Dobra, jesteśmy. Gościu, ja jestem gotowy. O której jest odjazd autobusu? Która jest godzina? Wcześnie. No fajnie. Taki można powiedzieć, aż mi się przypomniały pierwsze wycieczki szkolne. Tak aż widzę ten materiał taki stary, to aż czuję ten zapach tego już zmęczonego autokaru. Tak naprawdę to są zapachy z całego świata. Tam od chipsów, popot. Można nawet poczuć, no nie wiem, dziwny powiedzmy zapach róży. Może coś cukierkowego. Pięknie, ale nie wiem, czemu one są drewniane. Nie no, to jest chyba taka tylko... takie naciągnięte coś. No tak mi się wydaje. Dobra, gościu, jedziemy czy nie jedziemy? Bo czas już leci, a ja bym chciał, żebyśmy wyruszyli. Może mu Fakosa pokażę. Ty, a jakbym... Ty, nie, ale jak kierowcę uderzę, to się chyba nic nie stanie, co? No, on jest niewzdrygnięty w ogóle, ten typek. No dobra, to jedziemy tutaj. Mogę jechać. Bilet kupiony, ziomek. Jedziemy czy nie? Kanapki mam spakowane od mamy. Muszę pamiętać o tym. Pamiętajcie też, jak się wam rok szkolny zakończy, żeby tą kanapkę wyciągnąć, bo potem pod koniec wakacji to różne potwory wychodzą z tego plecaka. Ale ja pamiętam, że na wycieczkach szkolnych to... było coś takiego, mi to pani zawsze tak zaciekawiło. O co jej chodzi? Była jakaś taka godzina, że no teraz przerwa na suchy prowiant. Ja nie wiedziałem, mówię, co to jest suchy prowiant? Nawet nie wiedziałem, co to jest prowiant, bo to podstawówka była. I okazało się, bo to była wycieczka, dobrze pamiętam, w Krakowie. Patrzę i tak sobie myślę, o, niosą coś do jedzenia, nie? No i okazało się, że każdy dostał po butelce wody i dostał bułkę. Ale słuchajcie, nie z serem,
nie z szynką, serio bułkę. Dostaliśmy bułkę i butelkę wody. I ja akurat jako dziecko, to generalnie jak byłem głodny czy niegłodny, to ja zjadłem tą bułkę, no bo ja lubię bułkę, jak jest świeża, to lubię. Ale jak dzisiaj byście spojrzeli na to, kurde, dziecku dali tylko bułkę suchą, nawet masłem nieposmarowaną, to trochę lipa. Dobra, gościu, kurde. Czy ja mam jeszcze raz wyjść i wejść? Dobra, zapłaćmy. Jeszcze jeden bilet kupiłem. No i dzień dobry. No. I siedzę. Ale taki niecierpliwy trochę jestem już. Ziomek, jedziesz? Popatrzcie na jego oczy. To jest taki typowy Janusz. No nie strzymam po prostu, no. Jedziesz! Jedziemy! Ale fajnie! Ale ekstra! Jedziemy! Ty, jak on wariat, patrzcie to! Ty, fajna wycieczka, tylko wiecie co? Problem polega na tym, że tak, nie ma radia, nie ma telewizorka, nikt ze mną nie jedzie, starszy gościu w koszuli hawajskiej, w kwiatki różowe, jedzie ze mną gdzieś przez las. I jeszcze ten Januszowy wąs. Boję się, że będzie mnie chciał po prostu zaciągnąć do lasu i będzie mi chciał pokazać swoje małe kotki w piwnicy. Ale dlaczego by w lesie miał tam... Nie, może szałas ma jakiś. Jedziemy. No, powiem wam, wycieczka jak ta lala, no. Na razie poznaję takie miejsca, których nie znałem. A co jakbym spanikował albo chciał się wysikać podczas wycieczki? No dobra. Wyjdźmy. Ty, nie mogę! Nie mogę wstać podczas jazdy! Jestem uwięziony! Fuck! To ja już tak wiecznie będę jechał? Oh my god! Co tu się wydarzyło w ogóle? Czemu on zrobił kółko? On mnie uprowadził! Ty, faktycznie mnie uprowadził! Nie no, to już jest przesada, słuchajcie, żeby zrobić busa, który... Nie, naprawdę ja całą mapę teraz będę przejeżdżał? Oh, fuck. Całą mapę będę jechał teraz, ale zobaczymy, czy on się rozpędzi dosyć szybko. Ja muszę jakoś z jakiegoś buga... O kurde. W co on uderzył? Tu jest przystanek? Może on... Nie stanął tutaj. Dobra, to na pierwszym przystanku wyjdę. A czy ja mogę coś pokazywać mu? Dobra, a jakbym okejkę mu pokazał? Jest okej, ziomek, wiesz? Elegancka sprawa, fajnie jedziesz. Jak go nazwiemy? Pan Janusz? Możecie pisać w komentarzach, jak nazwać tego kierowcę. No taki dosyć dziwny jest. I jak myślicie? O, to jest fajne. Możecie w komentarzu napisać taką, jakby w dwóch, trzech zdaniach, taką historię o nim. Jakbyście mieli na przykład wymyślić, że pan Janusz kierowca kiedyś... O! Janusz kierowca, historia czy legenda głosi, że kiedyś miał żonę, którą zjadł, a potem został kierowcą i chciał uprowadzać po prostu młodych chłopaków, no i jeździł po lesie, pił olej, wyprzedzał takie oto żółte samochody. No nie wiem, jak to nie było śmieszne, ale musicie wy wymyślić coś śmiesznego. Co ten Janusz kurde zrobił? No nie wiem, no tak... Myślę, że jakbym miał jakieś pieniądze, to pewnie Janusz by mnie chciał na te pieniądze oszukać tutaj, tak mi się wydaje, tak z twarzy widzę. Ty, ale na drogę się patrz, ziomek! Ty, gościu! Ja pierdziele. Ty, moi drodzy, ja jadę, słuchajcie, ja jadę. Ja kończę ten odcinek. Jak wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym subie i tym przycisku dzwoneczka. O komentarzach. Jak myślicie, jaka historia mroczna stoi za Januszem? Napiszcie w komentarzu.
ciekawe, oczywiście tam gdzieś jakieś te serduszko przypnę wam, żeby wszyscy widzieli, że mi się podobało. No i jak macie pomysły dotyczące kolejnych materiałów i tak jak ten komentarz, który na początku tutaj mi wrzucił jeden z oglądających, no to bardzo fajne komentarze, lubię takie komentarze, jeżeli są jakieś takie konkretne, kreatywne, z pomysłem, czy też na przykład chcecie mi zwrócić uwagę, że coś robię źle. Do zobaczenia, to był My Summer Car, no i nie zapomnijcie tutaj w tym momencie, gdzie się wyświetlą filmiki, które możecie zobaczyć i zasubskrybować mój drugi kanał Bonkol Life, ponieważ tam codziennie dużo materiałów z archiwum Life. Trzymajcie się, do zobaczenia, a ja jadę po prostu w moim samochodzie, znaczy autokarze.